To budynek, w którym Iwona Świetnik przez blisko 30 lat prowadziła firmę. Szyła dżinsy i ubrania sportowe. Eksportowała je m.in. do Niemiec i Finlandii. Miała też kilkanaście firmowych sklepów w całej Polsce. Dziś szwalnia jest zamknięta, a jej właścicielka nie ma nawet gdzie mieszkać. Ja zostałam z niczym, bo osoba upadła w naszym kraju nie podlega żadnym świadczeniom. Ja jestem w tej chwili nawet nie ubezpieczona. Ma pani gdzie mieszkać? Nie, znaczy mam, bo mam bliskich, ale swojego miejsca zamieszkania jako takiego nie mam. To zakład, który w niewielkiej Rawie Mazowieckiej zatrudniał ponad 60 osób. Przyjeżdżali hurtownicy przecież, brali, kochanie, i za granicę towar szedł, i w ogóle tak się kręciło, że tu tyle ludzi miało zajęcie. Przedsiębiorstwo Iwony Świetnik, warte 10 milionów złotych, jeszcze 2 lata temu było jednym z największych prywatnych pracodawców w powiecie. Powiecie, w którym do Urzędu Pracy tygodniowo zgłasza się 100 bezrobotnych. Pod koniec 2010 roku sąd zdecydował o ogłoszeniu upadłości firmy Iwony Świetnik. Wniosek o likwidację szwalni złożył ZUS, bo właścicielka firmy nie płaciła składek za swoich pracowników. W sumie zalegała blisko 250 tysięcy złotych. Pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać, również tych publiczno-prawnych. Jeśli mamy obowiązek opłacenia składek, zakład ma też swoje obowiązki, prawda, w egzekwowaniu tych należności nałożone ustawą. ZUS, który był zabezpieczony hipoteką tej nieruchomości wartej około 2,5 miliona, obawiał się, że nie odzyska swoich 200 tysięcy. Właścicielka rzeczywiście nie płaciła składek lub płaciła je ze sporym opóźnieniem, bo z powodu kryzysu w branży odzieżowej popadła w trudności finansowe. Nie płaciła składek, ale starała się wypłacać pensje pracownikom. Zawsze był jakiś tam poślizg, ale pieniądze były. Także każdy był zadowolony, praca była cały czas. I miała być nadal, bo po przejściowych kłopotach Iwona Świetnik znalazła potencjalnych odbiorców ubrań jej firmy. Bardzo zaawansowane rozmowy z kontrahentem z Finlandii na bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo szycia ubrań sportowych właśnie dla Ligi Hokeja w Finlandii. Jej firmie chcieli pomagać ci, którym też była winna pieniądze. Jeden z wierzycieli gotowy był nawet poręczyć finansowo w ZUS-ie. Powiększyłem kredyt kupiecki, dość znacznie go powiększyłem, ale dzięki temu mieliśmy dużą szansę, żeby przejść przez ten najtrudniejszy okres. Iwona Świetnik chciała spłacić część długu, ale ten argument nie trafił do pracowników ZUS-u, którzy z likwidacji firmy nie zrezygnowali. To nie jest powód, aby likwidować tyle miejsc pracy. Zawsze trzeba zrobić bilans, który wskaże, ile rząd będzie musiał później zapłacić w zasiłkach innej pomocy. Na przełomie 2010 i 2011 roku szwalnię, maszyny, dom i ziemię inwestycyjną przejął syndyk. Pracę straciło ponad 60 osób. Wiele osób z tych, którzy pracowali, którzy stracili pracę, do tej pory nie znalazło. W Rawie jest po prostu bardzo ciężko o pracę i do tej pory są bez pracy dziewczyny. Paradoks polega na tym, że ZUS, który argumentował, że likwidując szwalnię zabezpiecza interesy pracowników, de facto zlikwidował im miejsca pracy. Z punktu widzenia ZUS-u ci pracownicy kiedyś będą pobierać renty, emerytury, i w momencie, kiedy te składki będą nieodprowadzone, prawda, nie będą za nich zapłacone, no i świadczenia będą w niskiej wysokości bądź w niektórych przypadkach w ogóle. Co do samych pracowników. Ale w tej chwili też za większość nie ma opłacanych, odprowadzanych składek, dlatego że są na bezrobocie. Zakładam, że wśród tych pracowników są bardzo różne kategorie tych pracowników. Kategorie są właściwie dwie: pracujących i tych, którzy nie znaleźli zatrudnienia. Z 60 pracowników zlikwidowanej szwalni 40 do dziś jest na utrzymaniu państwa. Z państwowej kasy wypłacono im już blisko 500 000 złotych zasiłków. A ZUS, który walczył o odzyskanie 250 tysięcy długu, do dziś wszystkich pieniędzy nie dostał. Ta sprawa od razu wydawała mi się bardzo bulwersująca. Sprawą na prośbę Iwony Świetlik zajął się senator Grzegorz Wojciechowski. W piśmie do niego sprzed kilku dni ZUS informuje, że działanie syndyka nie przyniosło efektów. Majątek firmy nie został dotąd sprzedany. Do tej pory postępowanie likwidacyjne było nieskuteczne, to zgodnie z treścią sprawozdania syndyka z dnia 30 kwietnia 2012 roku aktualnie podejmowane są działania w celu zbycia składników majątkowych upadłej. Próbowaliśmy o skuteczności działań porozmawiać z syndykiem. Proszę zwrócić się do sędziego komisarza. Dziękuję pani za rozmowę. Do widzenia.
Tyle tylko, że przedstawiciele sądu też nie chcą na ten temat rozmawiać. Firma zlikwidowana, ZUS nie dostał pieniędzy, a dwuletnie postępowanie syndyka kosztowało już 600 tysięcy złotych, czyli, i to kolejny paradoks, ponad dwa razy więcej niż dług Iwony Świetlik. Dlaczego syndyk okazał się nieskuteczny, czy działał zgodnie z prawem, to sprawdza prokuratura, która zajęła się sprawą na wniosek senatora Wojciechowskiego. Ale na tym nie koniec. Jest i kolejny paradoks w tej sprawie. W związku z nieskutecznym działaniem syndyka dług Iwony Świetlik wobec ZUS rośnie wraz z odsetkami. Ile wynosi teraz? Wpłaty od syndyka były. Co do konkretnych kwot nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Konkretna suma pada jednak w piśmie z ZUS-u do senatora Wojciechowskiego. Wynika z niego, że przez dwa lata mimo działań syndyka dług Iwony Świetlik powiększył się o ponad 130 tysięcy złotych. Podsumujmy. Po jednej stronie dług przedsiębiorcy wobec państwa, po drugiej wydatki państwa związane z likwidacją firmy, koszty zasiłków, syndyka i odsetki od niezapłaconych składek. Bilans sprawy w liczbach na dziś państwo dokłada blisko 5 razy więcej. Jest to działanie całkowicie nieracjonalne i sprzeczne, można powiedzieć, z polską racją stanu. Pani Iwona będzie chciała swoją sprawą zainteresować Trybunał w Strasburgu. Na razie pozostaje bez dachu nad głową i bez większych nadziei na przyszłość. Ja pracowałam w swoim zawodzie przez 30 lat i umiem to robić. Natomiast czy w swoim zawodzie znajdę pracę? Joanna Komolka, TVN24.